miejsce pojedynku numer 3. Przypominam, proszę Państwa, turniej główny, trzecia walka. A przed Państwem Krystian Krycha Cieślik! A Krycha wnosi na wagę 89500, 89500 Krycha. Z jakimi nadziejami przechodzisz do tego turnieju? Tylko zwycięstwem. Powiedz, przedstaw się może ludziom. Co ty do tej pory robiłeś? Czy miałeś okazję gdzieś trenować na poważnie sporty walki, czy po prostu lubisz się bić? Trenowałem boks amatorsko, trochę kickboxingu, wiadomo, trochę coś tam startowałem, ale też się lubię bić, jak każdy tutaj. A powiedz mi, dlaczego Gronda? Przygoda. No choć przygoda, niech się dzieje. Jak tak poinformowałeś, że masz taki pomysł na przygodę, to znaczy, nie wiem, nie wyprawa w Andy, nie w Tatry, tylko powiedziałeś najbliższym, że jadę sobie tak na Grondę po przygodę, to jaka była reakcja? Jeszcze nie powiedziałem. Jeszcze nie powiedziałeś. Właśnie się dowiadują, pozdrawiamy rodzinę Krychy, rodzina Psycho, wszystko wie? Ja u mnie wiedzą, ja przyjdę naprawić swoje dobre imię i po prostu się napierdalać, no tak, w skrócie. A to tak jakieś wnioski zostały wyciągnięte, to jakaś zmiana w przygotowaniach? No na pewno zmiana w przygotowaniach, na pewno nie popełnienie tego błędu, który popełniłem, czyli no wszyscy wiedzą mniej więcej, co chodziło, wziąłem coś, czego nie powinienem. A co wziąłeś? A takie tableteczki, na które pomagają. No i po prostu przedobrzyłem, no teraz no, jest bardziej tak, jak to powinno. Także pokażę siebie w ringu, bo wcześniej to nie byłem ja. No, no dobra, to jeszcze mi powiedz, bo mnie zaintrygowałeś tymi tableteczkami, w czym pomagają? W kondycji. A ja wziąłem o troszkę za dużo, no i niestety, ale... Była kondycja za dobra, nie było siły. No tak można to nazwać. No dobra, słuchaj, no to Psycho, baw się dobrze, bo ty tutaj wiesz, patrzę po twoim wzroku, to naprawdę przyjechałeś się psychodelicznie zabawić podczas tego piątkowego wieczoru. No nie, no teraz muszę siebie kurwa pokazać, ostatnio co pokazałem, nic, no więc teraz pokażę siebie w ringu, no myślę tylko po to tu jestem, tak? No, i po zwycięstwu oczywiście jak najbardziej, mam nadzieję, że się spotkam z Hunterem na ostatniej walce wieczoru i tak, taki jest mój plan, a potem wszystko zweryfikuje ring, nie? Wiesz, jak to Tomek Adamek zawsze powtarzał, człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje, także trzeba iść z walki na walkę, nie ma to za bardzo planować. No niby tak, ale w głowie trzeba to poukładać, nie? No jasne, Krycha, Psycho, dobrej zabawy jutro.